Halo, cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Gotika. Sprawa tutaj z kradzieżą z tego magazynu się rozwiązała tak, że ja po prostu poczekałem, aż Urkras wyjdzie. On będzie stał tak jak teraz. I tutaj jest takie drugie wejście, a swoją drogą wilcza skóra, dziękuję bardzo. I po prostu tutaj wystarczy się skradać, on tutaj nic nie widzi, można wszystko sobie ukraść, także żadnych konsekwencji nie było, nie musiałem się uczyć jakiegoś tam retoryki czy czegoś takiego. No i cóż, lecimy sobie dalej. Porozmawiam z tymi gośćmi, oni mnie tutaj ciekawią, czego oni właściwie chcą. Jesteś tu od niedawna, nie? Więc jeśli będziesz czegoś potrzebował, przyjdź do mnie. Orkowie nie handlują z każdym, jasne? Okej, jakiś handlarz. No to dobrze. Masz dla mnie jakąś pracę? Masz dla mnie jakąś pracę? Jasne. Mogę ci dać kilka zadań od ręki. Potrzebuję mikstur leczniczych. 3 powinny wystarczyć. W Każdy potrzebuje panował mikstur. Ostatnio spokój, ale nie zaszkodzi być przygotowanym. Mam? A no mam, bo mi dał. No nic. O, dziękuję. Na razie wystarczy. Jeśli ważne, że doświadczenie. Potrzebował wyposażenia, wiesz, gdzie mnie szuka. No to pokaż, co tam masz. Masz jakieś pierścienie, o widzicie, spoko. Kostur maga, no tymi kosturami nie bardzo chcę się posługiwać. Co to za pierścienie? Ochrona przed uderzeniami. Po pierwsze wszystko drogo, przed lodem, energią. Maksymalna wytrzymałość. Siła plus 5. Może takie pierścienie się będą przydawać, jak nie będę chciał za bardzo inwestować w siłę potem. Chociaż z drugiej strony, no nie wiem, 3000 to trochę dużo. Czy ja mogę mu coś sprzedać? Ten jeden łuk mogę mu na pewno sprzedać. Tu nic. Raczej nic takiego, skóry zbieramy. Okej, dawaj mi złoto. No i dziękuję. Także cóż, na twoim następny. Na miejscu zawróciłbym napięcie i zniknąłbym stąd jak najprędzej. Dlaczego? Tu się nic nie dzieje, człowieku. Nie ma złota, nie ma kobiet, ciągle brakuje gorzałki. Wyobrażasz sobie? No to nie fajnie faktycznie. Bez gorzałki. Naszą jedyną rozrywką są walki przy wieży. To mnie interesuje właśnie. A co wolałbyś robić zamiast stać na nocnej warcie? Wolałbym wyruszyć na wielką bitwę z bandytami. Ot co? O czym ty mówisz? Nie słyszałeś o Ortedze? Jest szefem bandytów z wybrzeża. To niebezpieczne towarzystwo. Chętnie bym ich nauczył dobrych manier. Zawsze tak marudzisz? Załatw mi flaszkę gorzałki, a zostaniemy najlepszymi przyjaciółmi. To skąpiradło Descartes nic człowiekowi nie da. A mam nawet. Proszę, oto flaszka gorzałki. Dzięki, stary. Właśnie reputacja rośnie elegancko. Dobra. Zapolujmy na bandytów. Jeszcze nie, ale muszę wam przyznać, że mój plan taki był, żeby... Bo wiem, że tu jest arena gdzieś. Chyba u góry przy wieży, tak jak mówił. Żeby powalczyć sobie... Jezu, to jest ładne. To mi się podoba, że to tak leży wszystko tutaj ładnie przy tym płotku i to jest tak nad przepaścią. Ładnie to wygląda. Klimatyczne miejsce, że powalczymy sobie po prostu dzisiaj na arenie trochę i postaram się odzyskać te towary Urkrasa, bo tak jak ktoś z was poradził, warto jest zrobić te zadania dla orków, a potem ich po prostu zabić, żeby zawsze to jakieś dodatkowe doświadczenie zdobyć. Tym bardziej, że go trochę potrzebuję. Tutaj pamiętam, chyba było sporo tych ziół leczniczych. A, Jezus, myślałem, że to dziki jakieś. Pozbieramy sobie trochę tego. To było niezłe kopiuj-wklej. Chociaż niedawno sobie oglądałem Making of z Gotika. Mam na płytce tutaj z tą edycją. Szkoda, że nie soundtrack, chociaż z drugiej strony soundtrack też można w necie znaleźć. O! Jaskinia! Wchodzimy. I właśnie widziałem, jak oni to w tym edytorze tam mniej więcej wstawiali. Także, no nie jest to jakieś trudne, jak mają taki przygotowany, fajny edytor. Aha, nic tutaj nie ma, okej, tylko jakieś mięsa kopacza. Wow, jak szybko teraz zebrałem. Ha! Elegancja. Hurtowo wszystko. Nic tu więcej nie ma. No, miała potencjał ta jaskinia, ale niestety chyba, że... No nie, raczej się tam nie wskakuje nigdzie. Okej. Czy już tutaj wszystkie rośliny lecznicze? Bo to się oczywiście bardzo, bardzo przydaje. Chciałbym to... O, tutaj jeszcze jest. To jest cała farma. Cmentarz. Tak jakby rośliny lecznicze rosły na cmentarzu. Taki trochę, kurczę, paradoks, można by było powiedzieć. Ale okej. Dobra, roślinki pozbierane. Nie wiem, czy z tego będę kiedyś tworzył mikstury. Tutaj jeszcze coś się zalęgło. Ale na pewno się przydają do takiego normalnego leczenia. Zapiszmy. Szybki zapis, który nie jest taki szybki. Tu jest jakiś zwiadowca. Arok. Jesteś tu, żeby walczyć na arenie? Tak. A co mogę wygrać, co mogę wygrać na arenie? Mistrz areny otrzyma miecz. Przegrani nie dostają nic.
No to chcę. Chcę walczyć na arenie. Dobrze. Zaczniemy od łatwego przeciwnika. Jeśli zdołasz go pokonać, porozmawiamy o czymś trudniejszym. Aha, najpierw go muszę pokonać. No to pokaż, na co cię stać. Trzeba, kurde, dobrze tutaj wszystko wycyrklować. Okej. Może się... Troszkę ten poziom teraz jest łatwiejszy, powinno być łatwiej. Aczkolwiek mało życia traci. Oni są silni tutaj w tym Cave Dun. Ale sposobem ich podejdziemy, spoko. Ej, wyszedł z areny, halo. No, sędzia. Bo ja wyjdę zaraz i kurde, będzie, chodź tu. A, pięknie dostał. Dobra, i to nie jest wtedy takie trudne, nie, jak... Ważne, żeby tylko nie wyjść z tej areny. Jeżeli oni tak nie spamują, nie? Ja tu mogę się coś popisać super umiejętnościami. Chociaż ciężko mi trafić. Oj ty! A, pięknie dostał. I teraz silne i kilka szybkich. Jeszcze jeden, dobra, to się uda. Oj! No! Wow! No dostań raz, jest! Dobra, nie wiem czy mogę kraść go, ale co on tu ma? Jakiś zwykły miecz? Pierdoły. Dobra, nie wyszło źle ostatecznie, chociaż trzeba przyznać, że walka była dość ciężka. Jak mi już trafił, bo ma dość dużo siły gość chyba. Okej, mamy miksturę leczącą. Mówiliście jakąś poradę, jak się szybko używa tych mikstur. Chyba trzeba kucnąć i włączyć ekwipunek. Aha, no teraz nie ma tej animacji. Teraz jakbym jadł. Okej, raz, dwa. Pięknie, dobra, faktycznie działa, dzięki. To przydatna sprawa, nie? Bo to rzeczywiście długo trwa i traci się trochę czasu też. Można zapisać. Wszystko się dobrze nagrywa. Tak jest. Co dalej? Wygrałeś, ale miałeś łatwego przeciwnika. No nie wiem, jak już uderzył, to ino roz. Jeśli chcesz, zorganizuję walkę z lepszym przeciwnikiem. No chcę. Czekam na przeciwnika. Chcesz walczyć? Nie ma sprawy. Zmierzysz się z moim najlepszym zawodnikiem. Już? To dwóch tylko ma... Wejdź na arenę. O, gościu ze Skyrima. O, dobrze, gość ma miecz dwuręczny. Jak przypieprzy, to będzie boleć, ale nie powinien się za bardzo blokować tak jak tarczą. O, jaki szybki cios. Aha, opuszczasz arenę. No i to jest... czy to jest normalne? Przepraszam bardzo. Dobra, szybkie wczytywanie. Cięcie. Okej. Okay. Trzeba będzie go po prostu podejść mniej więcej tak jak tamtego. Czyli na spokojnie. Czekać na dobry moment, żeby mu wbić. Oj, nie wbiło mu, ciekawe. Jakoś trzeba go tutaj... O, dostał, dobra. I szybkie. Okej, okay. Strasznie mało tracą tego życia. No nie. Dobra, no jak op... Przepraszam, gdzie tu się ta arena kończy, no? No nie, dlaczego? Jeszcze raz. Dobra, ja to przemontuję oczywiście tak, żeby się wam jak najlepiej oglądało. Tu go może trochę... Z tej strony mogę dalej wychodzić. To będę się trzymał raczej tak. Dobra. A nie... Oj kurczę, no nie będę tam w ciebie szedł. Chodź tutaj troszkę bliżej. O, myślałem, że mnie trafi. To jest dobry pomysł, tylko troszeczkę razy będę musiał tak niestety zrobić. Aha, no nie, naprawdę, świetnie. Twórcy, brawo. Aha, nie, opuszczasz arenę, ale jest okej. Okay. Nie przegrywam walki. Jeszcze. Jezu, już myślałem. Czyli jest szansa, nie mogę aż za daleko wyjść. Dobra, może wystarczy? Nie, jeszcze raz. O, musiałem zrezygnować z tego ciosu, bo by mnie trafił pierwszy. Oj, przycięło. Dobra, jeszcze raz i leżysz. Pięknie, kolejny poziom, ale doświadczenia. Krusz Warok, to sprzedam. O, co ty masz? Wschód Myrtal, na tej mapie zaznaczone miejsce niepodal Cave Dun. Cholera. Z tamtego też mógłbym w takim razie wziąć coś. Może by było coś fajnego. Ale okej, okay, zapisujemy.
No nie chciałem go tak okradać, bo tak się bałem trochę o bugi. Przypomniało mi się z Gothica 2, że jak kogoś pobiłem, takie było nawet zadanie, a potem coś z niego wziąłem, to zaczęli mi wyzywać od złodziei, nie? Wygrałem. Wygrałem. Tak, to była dobra walka. Nikt nie chce już z tobą walczyć. Jesteś nowym... Dwie osoby tylko chciałem. Dostanę jakąś nagrodę? Tak. Ten oto miecz. Noś go z dumą, bo to dobre ostrze. No co to za miecz? Szeroki miecz, tak po prostu, ale może jest lepszy. Kto wie. Obrażenia od ostrza 60. To było 55, ale maksymalna wytrzymałość. Tutaj zrobię z tego 70, ale siła jest potrzebna 120. Czyli będę się musiał na tym zastanowić, ale oczywiście zachowamy, zobaczymy jak to będzie dalej. Dobra, czyli ta arena w sumie nie była taka trudna. Weteran, najemnik... Fabi. Pozbieramy sobie. Co się tak skradasz? No bo chcę wziąć szybciej ziele lecznicze. Ale już gotowe. Co tutaj jest? Wojownik weteran. O. Ani kroku dalej. Ale dlaczego? Nie, nie wiemy, czy można ci ufać. A, tu trzeba reputację zdobyć. Dobra, to się jakoś zrobi. Tu był gościu z imieniem, ma jakieś zadanie. Diable, niezły jesteś. Daleko zajdziesz jako gladiator wyrazy uznania. O, po prostu doświadczenie. Nie chcemy tu awantur. Rozumiem, dobra. Ty, z tobą gadałem? Dobra walka, przybyszu. A, doświadczenie dodatkowe. Czyli gdzie jest... Aha, to ten Fadi był chyba pierwszym, tak? Z którym walczyłem. Okej. Okay. Faktycznie. Tu jeszcze trochę tych ziół. O, jest skóra. Ile tych skór? 10 miałem zebrać. Muszę tutaj się dobrze rozglądać, bo one właśnie są tak... tak gdzieś leżą na uboczu i mogę, kurczę, się czasem... Co tutaj jest? A, możemy zerknąć, co tu jest w środku. Ktoś tam chyba śpi. Pójdźmy jeszcze do góry na wieżę. Janusz, tam koleś babkę zapina na wieży. Kto wie skąd to jest? Łapka w górę. Nie, no dobra. Nie, bo będzie, że kto nie wie, to da łapkę w dół. To tak nie działa. O, tu ładnie widać plażę. Właśnie chcę się tam też wybrać. Teraz mógłbym w sumie iść z tamtym gościem. Myślałem, że dłużej zejdzie z tą walką na arenie. Ale jednak nie. Także wydaje mi się, że przejdziemy już teraz do eksterminacji tych bandytów na plaży. Przy okazji tam chyba są te wszystkie fanty Urkrasa z magazynu, także przy okazji się to zrobi. Dwie pieczenie na jednym ogniu. Tylko zapis najpierw. Który to chciałeś? Ten po lewej chyba. O, skórę tam widzę w oddali. Dawaj. Dobra, o, tu jeszcze jedna. Pewnie ominąłem jeszcze parę, no ale dobra, to się potem poszuka. W ogóle ile mam? Chyba trzeba było 10, jest 7, jeszcze 3. No nie byłem wszędzie, także spoko. Co polubię na bandytów? Bardzo dobrze. Czas złożyć wizytę Ortezę. Ta świnia na pewno ukrywa się w jakiejś jaskini na wybrzeżu. Daj znać, kiedy zacznie się impreza. Moment, zaraz cię tutaj zwerbuję, tylko tu mam jeszcze jakąś ciekawą... A, to pewnie w pismach jest jakoś tu. Wschód Myrtany. Okej, coś jest zaznaczone faktycznie tu. Może to chodzi o tych bandytów, albo jakiś skarb. Kto wie, kto wie. Dobra, jesteśmy gotowi, chodź. W porządku. Okej, pomożesz mi przy okazji wykosić tutaj parę potworów po drodze. Tu jeszcze rozejrzyjmy się lekko... Kurde, jak to czasem potrafi przyciąć. Rozejrzyjmy się lekko za skórami, bo tu mogą być... Dobrze, muszę przepatrzyć, żeby na pewno nie ominąć. Pewnie ominąłem już. Okej, tutaj nie ma nic. No tu raczej... O, chociaż... Jednak jest wilcza skóra. Tak myślałem, że w takiej spalonej chatce nie powinno raczej nic być. Skóra, która się łatwo pali, akurat się nie spaliła. Chyba, że ktoś ją rzucił tutaj później. Jest kolejna, czyli brakuje mi chyba jeszcze jednej. Zachowuj się w tym... Inaczej wkrótce będziesz tylko kupą karmy dla ryb. Ktoś tam walczy, co jest? Czyj to dom? Żyje tu Uruk, władca. Nie myśl nawet o przechodzeniu. Co tam się przez dzieje? Te drzwi bez pozwolenia. Dobra. Ja muszę tam najpierw polecieć. Jakiś bunt. Czy to bandyci? To jacyś bandyci. Rabuś. Ciekawy event się tutaj zrobił. Trzeba przyznać. No. Nie mogę bić, bo się kurde ślizgał. Dobra, 80 doświadczenia za takiego. Czyli takie się tutaj zrobiło, nie wiem czy tak... Zatrzymaj się, moral! O nie! A nie, bo ty jesteś ze mną, dobra, myślałem, że... Dzielny bandyta.
Czy to jest właśnie ciekawe, czy to jest związane z zadaniem, że mam akurat takie zadanie teraz zrobić? Czy po prostu taki event, że po prostu się... O, asasyn. Dobra, chłopie, już nie masz szans, już byś przestał. Aj, 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 aj. Wow. Dobrze, że dobił ten, bo chyba bym nie dostał doświadczenia, gdyby inny ktoś dobił. Dobra, ej, robimy ty, tak. Aha, nie tak mogę tu przenieść. Spokojnie. Tu się skradnę. Mamy jeszcze miksturę, ale w sumie sobie troszkę potracę jeszcze tego mięsa. No i to jest eleganckie leczenie. To trzeba... Naprawdę, dziękuję bardzo temu, kto to napisał. Takie rady są naprawdę bardzo pomocne. Okej, możemy iść dalej. Można zapisać. Gdzieś tutaj musimy się skierować jakoś na plażę. Nie wiem, czy tu jest zejście jakieś? Czy nie bardzo. A czekajcie, czy jeszcze prawym się zbiera wszystko? O, elegancko. Też fajna podpowiedź. Nie wiedziałem, myślałem, że trzeba w lewym i weź wszystko, nie? A jednak szybkie zbranie jest po prostu prawym. Fajnie, fajnie. Okej, chyba będziemy musieli jednak jakoś poszukać tutaj zejścia dalej. Sorry, że tak przycina. No nie wiem, co z tym zrobić. No kurczę, ta aktualizacja po prostu tak leży w tym gotiku, że to się nie dzieje, no. Nie ma znaczenia, nagrywam czy nie nagrywam, to tak po prostu chodzi. Wiem, że kiedyś było gorzej, nie? Ale grało się jeszcze na minimalnych. Teraz są takie niby wysokie, ale... No biegnij. Ale coś tam pozmniejszałem, żeby też bez przesady. Mimo to jak zmniejszam dalej, bo testowałem, to się nic nie zmienia z tą optymalizacją, więc... Nie ma co jakby pogarszać już tutaj wyglądu. YouTube i tak pogarsza troszkę jakość. Dobra, wydawałoby się, że tutaj będzie dobre zejście. Ale ten mój koleżka chyba tak łatwo nie zejdzie, więc... Damy mu zejść normalnie, może tędy? Okej, myślę, że tu jest całkiem spoko zejście. Są jelenie, są ścierwojady. Dobra, zapolujmy troszeczkę na ścierwojady. O Boże! Myślałem, że pod dwójką mam łuk. Dobra, co tu się dzieje, jak ja tak wyczaruję? Sam się o to prosiłeś! Tak jakby kazałem temu ścierwojadowi, żeby atakował jego, czy coś takiego? Troszeczkę zmarnowany zwój, ale dobra. Już trudno. Ze zwierząt też mogę zbierać prawym przecież, zapomniałem. Bo to tak właśnie ustawiłem sobie ten czar, bo tak no trochę chcę być tym magiem też i chciałem coś poczarować, ale... Wow, muzyczka jakby bitewna. Co, chyba nie żółw? Wow, skąd ty się wziąłeś? Pogięło? To za piękny cios. Dobra. No i teraz prawym. Ja nie mogę go zaznaczyć, chyba nic z niego nie wypada. Co tutaj możemy jeszcze znaleźć? Jakieś fajne fanty na plaży? Tam jest jakaś wyspa, tam jest dalszy kontynent. Cokolwiek. Te towary, no to raczej będą gdzieś razem z bandytami. Tu są kolejne topielce. Nie są jakimś wyzwaniem, myślałem, że będą trudniejsze. Chyba mnie nawet ani raz nie trafił. Ale troszkę lepiej tu wyglądają, widzę. Bo pamiętam, że topielce z podstawowej wersji Gothica 3 były takie... takie troszkę ludzi przy... No chodź. Troszeczkę ludzi przypominali. Chodź, chodź. Tutaj już ten taki grzbiet mają lepszy. Czyli no widzicie, no trochę te takie mody, te edycje rozszerzone, to wszystko nieco tutaj ulepsza tę grę, nie? Bo tak nie podobały mi się na przykład tamte modele, a teraz te są spoko. No ale może też coś psuje, no wiadomo, nie zawsze to się uda, ale tak jak mówię, zobaczymy. Czy to będzie wartało, czy nie. Na razie jest fajnie. Okej, nic nie wypada. Ani trochę. Idziemy dalej. Jakieś tutaj dziura po bombie. Ktoś coś zrzucał. Jest tu jakieś zejście. Ej no, co jest, kurde? Czemu ja go nie widziałem? Czy to może z wnętrza jakoś się idzie? Nie wiem, jakoś tego nie zauważyłem wcześniej. I to zejście by tu prowadziło. No nic, dobra. Zawsze to parę potworów do przodu. Zawsze to jakieś doświadczenie. A on z kuszy mi pomaga, fajnie. W sumie dobrze. A ten topielec w ogóle mnie nie może trafić. Widzę, że nawet próbuje, ale... I ma nawet zasięg, ale nie trafia. Także fajnie. I czy dalej tu trzeba iść? Co ja tu znajdę? Dalej więcej topielców. Znaczy tak mi się wydawało, że gdzieś tutaj, kurczę, na wybrzeżu bandyci... to gdzieś tu się powinno do nich iść.
Gdzieś blisko Cape Dan, nie? Nie tak bardzo daleko. Oj, chyba mnie dziabnie. Oj, nie. Przycięło, myślałem, że mnie dziabnie. Lecimy dalej. Czy tutaj na pewno coś będzie? Bo już tak trochę zaczynam wątpić. Kończy się plaża. Jezu, jak on... z tego dystansu. Chodź, chodź. Nie, no musi coś tu być. No jest kolejne... Tu jest troszkę więcej topielców naraz. Jest jakaś jaskinia. O, pomożesz z miecza, dobrze. O nie, 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 nie. Kurde, zacząłem się suwać. Dobra, z dwoma już może być trudniej. Chociaż idzie nawet nieźle. Ha, nie, nie jest zła walka, jeżeli chodzi o taki poziom normalny. To jest okej, okay, faktycznie. Dobra, jest tu jakaś jaskinia, ale jest dużo trupów. Ja tu zaraz chyba... A są jakieś gobliny, cholera. Nie, no to tutaj nie będzie tych bandytów. Ale... Czy ta mapka czasem nie wskazywała tego miejsca? No nie widzę, gdzie jestem za bardzo. No trochę tak gdzieś tu faktycznie. Możliwe, że coś tutaj jest, ale... Ale to może się wybiorę tu kiedy indziej w takim razie. No, chciałem, zależało mi na tym zadaniu z tymi paczkami. Bandyci z wybrzeża, sprawdźmy sobie to w sumie. To jest znaczek, o, dostarcz klasowi jego towary. Coś tam, lepiej tu nie wracaj. Trzy duże, wielkie, solidne skrzynie. Durniamicy ukraść głupim bandziorom z wybrzeża. Moje towary muszą tam wciąż być, przynieś mi je. Bandziorom z wybrzeża. No i teraz biorę mapę świata, jest Cape Dan. Tu nawet bliżej widać, no i to jest takie wybrzeże tutaj, no chyba, że gdzieś tu, ale tutaj to myśmy chyba statkiem jakoś przypłynęli, bliżej Ardei. Skrzyń nie widzę, bandytów też nie widzę. Na taką czystą logikę, no to tutaj, kurczę, nic nie ma. Jeszcze się przejdę po tej plaży trochę. Ale nie, no nie widziałem żadnych skrzyń. No tu faktycznie, tu się idzie do góry, może tu mają jakieś jaskinie jeszcze wcześniej w tej drodze na dół. Też wątpię, ale... Co? Zarzywają miecze, to nie... Nie potrzebujemy. O! Okej, tu jest jakaś jaskinia. Idziesz za mną, gościu? Jezu, gdzie on jest? Gdzie ty jesteś? Halo? Halo? O! Jesteś, dobra. Nie wiem, gdzie ty poszedłeś, ale... Chodź za mną, człowieku. Koper by taki nie był głupi. Cyrus. Piotr Cyrwus. Ten z klanu. Rysiu. Chodź, Rysiu, będziesz Rysiu. Wbijamy do tej jaskini, tylko zapiszę uprzednio. Czy coś tutaj będzie? Są skrzynie na pewno, to już dobrze. Nie widzę tam. Aha, pełzacze, dobra, czyli też nie tutaj. Też cholera nie tutaj. Czy pełzacz do mnie przyjdzie? Chciałbym. No i gobliny. Ta jaskinia się jakoś łączy z tamtą chyba. Oj, oj, oj. Niemożliwe podczas walki, aha, bo mnie zaczął tam gonić, dobra. Kurczę, no nie wiem w takim razie gdzie to, no tu jest wybrzeże, cholera, no i co więcej? Chyba, że to jakieś inne wybrzeże, nie wiem. Jakieś wybrzeże... Po drugiej stronie wybrzeża, wow. No nie, no co jest z tą walką? Goni nas ten pełzacz? Chyba nie. No faktycznie, tutaj się wchodzi gdzieś ze środka Cape Dan, dlatego tutaj tak łatwo nie trafiłem, ale tu jest skóra. I to jest chyba 10. skóra w takim razie. Tak jest, okej. Okay. Czyli możemy mu to dostarczyć. Na razie cię odeślę. Daj miksturę, okej, okay, jemu można. Zaczekaj, tutaj wracaj. Wiesz gdzie mnie... Na razie wracaj, ja potem się z tobą jeszcze jakoś dogadam. Ale w tym momencie wiem na pewno, że mam... Tu są jelenie. No to wszystko zostało, może sobie pozbieram z tego. Ej, nie chciałem tak. Czarny Robar, Chram Beleriara jeszcze tutaj jest. Czytałem coś, że tu się można uczyć jakichś fajnych rzeczy, czarów. Mogę skorzystać? Mogę. Beliarze. Daj mi wiedzę o starożytnej magii właśnie. Albo dużą wiedzę o starożytnej. Życiową moc, wytrzymałość. Okej, no podobnie coś jak przy kabliczce i nosa, tylko pewnie jakieś inne czary. Ale na razie idziemy sobie do... Właśnie nie wiem jak to rozwinąć. Myślę, że najpierw rozwiniemy jednak troszeczkę walki bardziej, bo i tak nie mamy za bardzo kontaktu z czarami, więc nie ma co rozwijać tak na dobrą sprawę. Proszę, proszę. Przyniosłem... niech spojrzę. Niezła jakość. Na pewno dostanę za nie przyzwoitą cenę. Jeśli chcesz, nauczę cię polować. I chętnie bym, stary, tutaj się nauczył u ciebie...
O właśnie to, jak obdzierać zwierzęta ze skóry. Tak po prostu. Nie jesteś na to gotowy. Aha, zdolności łowieckie. No to nie będę w to za bardzo inwestował jednak. Czyli cóż, no zerknijmy jeszcze raz na mapę. No to drugie wybrzeże mogę jeszcze zbadać. No już trudno, sam tam pójdę. Ścierwojadek. O! Reputacja łowcy, koszmar wszystkich ścierwojadów. Co ja zrobiłem? Jak to działa? Nie wiem. Ale zrobiłem jakieś ciekawe zadanie. Na pewno tego nie było wcześniej. Bo nie kojarzę. Chociaż dużo nie grałem, ale no po zabiciu paru ścierwojadów bym się skapnął, że coś takiego jest. Wow, piękny kombo. Coś tu więcej? Nie widzę. Trochę się tu gubię, no muszę przyznać. Co to za żółw? Czy jakieś doświadczenie? Coś tam jest. Czy coś z ciebie wypada? Nie. Jestem w kropce, nie lubię takiego czegoś, bo wiecie, wy tracicie czas, ja tracę czas. Okej, coś było słychać. O! Wow! Czy to wy? Czy to wy jesteście tymi bandytami, których mam zabić? Trochę was dużo i macie prawdopodobnie bronie dystansowe. Ale no cóż. Dobra, mamy full życia. Jezu, pod jedynkę sobie dałem. To pod jedynką, okej, zapis. Czy macie jakieś kusze? Nie bardzo, jeszcze sprawdźmy moje czary. Świetne czary. Jak na maga przystało. Młody awanturnik. Złodziej. No, nie dostał, dobra. Tarcza nie ma chyba znaczenia, jak jest na plecach. Tego mogę zabić jakoś szybko z łuku. Jezu, ten gość lata! Nie! Mają atak powietrzny. Muszę cię sprowadzić na ziemię. Dobra, uciekać. Nie wiem, gdzie on jest. On jest tutaj? Aha, okej, tylko model. Dlaczego? Moment. Ja tu was zrobię jakieś bambuko, bo tak nie będzie. Czy ja muszę strzelać do niego? I jakoś tak... No, ładuj ten łuk. No kurde, zsuwam się z... Te strzały jak lecą w ogóle. Okej, nie jest źle. Oj, obronił się. Dobra, ten jest jakby za skałą prawdopodobnie, to my tego szybko tutaj musimy... Jakieś szybkie, mocne. O, tu się da przechodzić przez skrzynię. O, wbiłby mi. Dobra, ciebie mamy z głowy i teraz jeszcze ten snajper. Dobra, on jest gdzieś tutaj. Nie wiem, gdzie mam celować. Dobra, teraz będziesz miał miecz. Może tak. Świetna walka. Z duchem. Okej. Jeszcze ktoś? Bo nie mam tego. Nie dostałem doświadczenia. Może to tylko zwykli byli tacy, wiecie, no, takie bandziory, ale... O, są paczki z bronią. Wcisnąłem za dużo razy i po prostu jakby to się kolejkuje. I chciałem go przeszukać prawym, ale jednak jeszcze lewym mi zaliczyło. Dobra, no tu nic więcej u was nie ma, cholera. Jakieś łyżki, pierdoły. Czy więcej was tutaj gdzieś... Aha, te skrzynie. Dlatego przez nie przechodzę. Dobra, czyli wziąłem skrzynię, mogę mu oddać, ale mimo wszystko to nie są te bandziory tak jakby, bo tam miał być jeszcze jakiś Ortega. Może to jest gdzieś tu w pobliżu? No nie no, tam jest kurczę w sumie już ta plaża, z której myśmy się sobie przyszli z tego statku. Także cóż, dobra, bierzemy w takim razie teleport do Cape Dan. Fajnie to wygląda. Jesteśmy w Cape Dan, nie chcę miecza. I oddajmy Urklasowi jego towary, no i w sumie zawsze to coś zrobiłem. Potem, nie wiem, sprawdzę sobie albo napiszcie, gdzie dokładnie jest ta kryjówka tych bandytów i wtedy sobie pójdziemy z Rysiem i załatwimy sytuację po prostu tak, jak się należy. To chyba twoje rzeczy. Kurde, gdzie ta myszka? No! Ach. To chyba twoje rzeczy. No dawaj! O, 65. Jeszcze 10 i chyba możemy wejść do wieży. Spadaj stąd! A co z moją nagrodą? Nagroda? No do... Złoto, 150, nie za dużo. No co tu jeszcze więcej? O, zawsze znajdzie się brat zarządcy magazynu. Możesz to powiedzieć głośno, Mora. Przede wszystkim to najemnicy przynieśli mi kłopoty. Polują na dziki, jelenie i wilki dla zabawy. Moimi strzałami i bełtami. Czemu twoimi?
Myślisz, że skąd mamy te zapasy amunicji? Płacimy najemnikom za wykonywanie prac godnych mor. Zatem wyposażam każdego w kołczan pełen strzał lub bełtów. I na czym konkretnie polega twój problem? Będziesz odbierał dla mnie nowe dostawy. Ale ja nie jestem żadnym Nie chcę słyszeć żadnego ale. Masz mi przynieść nowe strzały i bełty bez gadania. Nie będzie żadnych problemów z odbiorem przesyłki? Jaką korzyść może nam przynieść jedna dostawa? Przyprowadźcie mi szyftarzy? Co? Zatem rozejrzę się za handlarzami. Nie znałem tego słowa za bardzo. Dobrze, Mora, zajmę się zapłatą za comiesięczną dostawę. Ile bełtów właśnie? Potrzebujesz wielu bełtów? Jeśli chodzi o bełty, liczy ilość, ale jakość. Jeśli otrzymam 200 zwykłych i 300 ostrych miesięcznie, uznam naszą współpracę za owocną. Strelis otrzymuje dokładnie taką ilość towaru, jakich potrzebuje. Brzmi kosztownie. Tak, Mora, to będzie bardzo kosztowne. Miejscowy kowal ma dość wysokie ceny. Właśnie dlatego teraz dam ci 200 sztuk złota, a dodatkowe 300 dostaniesz dopiero, gdy znajdziesz szyftarza, Jezu, produkującego strzały. Jeśli uciekniesz ze złotem, osobiście dopilnuję, byś zdechł. Coś jeszcze? Tak, przygotuj się do pracy, Mora. Ile tych strzał jeszcze? Nie jestem pewien, jakieś 900 sztuk na miesiąc. Znasz kupca w Silden, który sprzedaje takie ilości strzał? Gdybym takiego znał, to nawet nie musiałbym się do ciebie odzywać, Mora. W każdym bądź razie w Silden jest coś w rodzaju magazynu, porozmawiaj z jego zarządcą, Givesem. Rozumiem. Pokaż mi swoje... Szczerze wam powiem, że ta misja mi się nie podoba na przykład. Raczej nie powinno być takiej... Znaczy, hej Mora. Ktoś ukradł mi moje złote kielichy, którymi miałem zapłacić asasynom. Jesteś tu nowy i nikt cię nie zna, tym samym łatwiej ci będzie znaleźć winnego. Dopóki go nie znajdziesz, nie będę z tobą handlował. Czy wiesz, kto je ukradł? Aha, okej, okay. Mogę siebie wkopać albo jego. No ta misja, jakieś praca co miesiąc, co to jest? To nie o to chodzi w grach. Ogarnijcie się, ludzie. Czy da się to na przykład szybko zabrać? Nie, znaczy zabrać, użyć. Chyba nie, a to mi przywraca troszkę zdrowia. Dobra, no nie będziemy się w to bawić. Czyli tak, w sumie myślę, że nieważne, czy go wydamy, czy nie, ważne, że jest zadanie zrobione, w następnym odcinku postaramy się ubić tam tych bandytów. To powinno nam przysporzyć troszkę reputacji, żeby się dostać do wieży, zobaczymy, co tam jest. Jeszcze pogadamy potem z zarządcą i powoli będziemy mogli odbijać Cape Dan, więc spoko. A tymczasem dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, trzymajcie się i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku, pa, pa.